Bardzo lubię pewną taką figurę retoryczną, której należałoby często używać, gdy próbujemy jakoś zrozumieć, nazwać rzeczy duchowe, boże, religijne. To nie jest tak, że. To jest właśnie ten rodzaj sformułowania, ta figura. To nie jest tak, że. Jakiś rodzaj negacji, który ma zmierzać do pogłębienia tematu. Jezus mówi, to nie jest tak, że wyście mnie wybrali, ale to ja was wybrałem. Dobrze jest używać tej formuły w różnych sytuacjach po to, żeby właśnie wytrącać sobie z rąk jakieś zbyt uproszczone przekonania, które nie prowadzą nas do prawdy.